Na pewno już wiecie, że razem z moją dziewczyną przeprowadziliśmy się w Minecrafcie 1.20 i wszystko musimy odzyskać od zera. W tym odcinku wyruszyliśmy na poszukiwania jaj Snifera, a dzięki temu znaleźliśmy czy to jaja żółwi, czy nowe szablony kowalskie, a dzięki temu zrobiliśmy nowe przekozackie zbroje, ale i także zrobiliśmy rzeźbione biblioteczki, czy założyliśmy hodowlę bambusów, aby zrobić bambusowe nowe bloki i nową tratwę. Żeby tego było mało, to między odcinkami zmodyfikowaliśmy nasz domek, rozwinęliśmy nasze hodowle krów, owiec czy świnek i nawet znaleźliśmy mityczny skarb piratów. Obejrzyj to do końca bez przewijania. A jeżeli grasz w Stumble Guys, to w sklepie raz na tydzień wpisuj kod ABRA i powiedz o tym znajomym. Ja tego tak nie zostawię, po prostu nie wytrzymam, jeżeli w tym odcinku nie znajdziemy przy pomocy tego pędzla archeologicznego jaja Snifera, rozumiesz? Nie mamy niuchacza, nie mamy teraz nasion, nie mamy wielbłądów, dodatkowo nie da się różowego są zrobić. Nowe bloki bambusowe, a ja ich nie przetestowałem. I wiecie, że są przecież te biblioteczki na książki, że można wkładać książkę, jaką się chce. Kurde, tyle rzeczy jeszcze jest do przetestowania, a my tego nie zrobiliśmy. Dlatego zapinajcie pasy, musicie zapiąć pasy, bo dzisiaj zrobimy to wszystko. Ale najpierw szybki room tour. Udało nam się tutaj, słuchajcie, stworzyć 4 biblioteczki. Oczywiście będziemy cisnąć dalej, bo w tym momencie one nie dają nic. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, delikatnie zmodyfikowaliśmy ten domek, czy to przez dywany, czy zmieniłem trochę układ schodów, żeby tutaj nie uderzać głową. Są te jagody świecące, czy jakoś tak? A tutaj mamy całkiem fajnie ogarnięty tarasik, właśnie gdzie będzie mieszkał Snifer, rozumiecie to? Tutaj będzie, tu będzie mieszkał Snifer, więc musimy go znaleźć, tak, tutaj będzie on mieszkał, ale to słuchajcie, nie wszystko, dlatego że kiedy wejdziemy tutaj na górę, popatrzcie, w ogóle okienka też poprzerabiałem, więc całkiem spoko, tutaj mamy jakieś płotki, ładne przejście i Juli rozwinęła nasze farmy, mamy tutaj dużo nowych krówek, czy możemy owieczek, kurczaki, wiesz? Ej, tu jest w ogóle jeszcze kolorowa owca, więc można by ją ewentualnie kurczaki rozmnożyć, a z kurczakami to jest lipa, bo trzeba, słuchajcie, wiecie, w ten sposób pozbierać nasionka. O, masz jedno nasionko, możesz się nim zająć. Ja teraz idę szybciutko rozmnożyć krowę i słuchajcie, rozwalimy trochę krów po to, żeby zrobić kolejne biblioteczki. Ale też w tym momencie, słuchajcie, będę chciał właśnie zrobić te biblioteczki, te, kurcze, wiecie, te takie półki na książki, gdzie samemu możesz włożyć książkę. Ja mam więcej nasionek, dobra, pozbieram sobie. Więc tak, na pewno, słuchajcie, musimy to wszystko ogarnąć dodatkowo. Udało mi się 2 diaksy jeszcze pomiędzy odcinkami zdobyć, więc to też o tyle spoko, że jesteśmy coraz bliżej, na przykład, żeby zrobić kolejny szablon kowalski, albo żeby zrobić kolejny sensowny kill-off, bo ten na szczęście jeden to jest, wiecie jaki to jest ten kill-off na szczęście jeden, no nie? To jest coś takiego, no, że drugie nasionko, dobra, to będą 2 kurczaczki w takim razie. Jedziecie w trasę, nie? Jedziecie w trasę, wracacie do domu i mama, mówisz, mama, dawaj pojedziemy do hot doga, nie? Na stację benzynową. A mama mówi, ale my mamy hot doga w domu. No i wracacie do domu i mama wyjmuje taką kajzerkę, którą kupiła przed wyjazdem, bardzo twardą i wkładać tam czerstwą. Tak, taką jakąś parówkę z ketchupem ci daje i mówi, że mamy hot dogi w domu, nie? No to jest właśnie ten kill-off, słuchajcie. Rozumiecie? Jest trochę słaby. Dobra, ja jeszcze nie widziałem, słuchajcie, chyba tutaj kurczaków. Mamy też miodzik. Wiem, że tutaj... A, tu są kury, a tu są świniaki. A my dalej nie mamy marchewki, więc nie za bardzo mamy jak to rozmnożyć, ale spokojnie. Od zombiaka zdobędziemy marchewkę albo od villagerów, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tu są villagerowie, tylko już nie pamiętam po której stronie, ale oni na pewno marchewkę mają. W takim razie, najpierw, słuchajcie, zrobimy te bookshelfy, o których mówiłem. Mamy w tym momencie 7 skóry, więc jak najbardziej nam się tutaj to nada. O nie, mała krówka wyszła, szkoda. Mamy dodatkowo, słuchajcie, tutaj, o widzicie, kaktusiki sobie tutaj już zaczęły rosnąć. Juli zrobiła tutaj taką małą, bo małą, ale w całkiem spoko, słuchajcie, farmę zboża, właśnie, żeby było na jakieś rozmnażanie zwierzątek. Tam się rozbuduje, a my tutaj mamy, taka, słuchajcie, trzcinkę, która nam się przyda. A no i te bambusy, słuchajcie, my w drodze do tego miejsca mijaliśmy dżunglę, gdzie mogły być bambusy, a ja ich niestety nie zebrałem, więc na pewno dzisiaj je zbiorę, bo ja muszę przetestować, słuchajcie, tą łódkę bambusową. Rozumiecie, że zamiast łódki macie tratwę. Tratwę w Minecrafcie, nie, no piękna sprawa. No musimy to zobaczyć, ale tak jak mówiłem, idziemy do pycyku i oczywiście teraz tak, boom! Tutaj żelazo, a tutaj też żelazo, nie, dobra. Mamy bajojajo, no to wyklułem właśnie bajojajo. Teraz jeszcze więcej postawić, przerobimy to, czekajcie. Czy my mamy jeszcze tutaj skórę? Nie, w tej, słuchajcie, skrzynce skóry nie widzę, więc uwaga, robimy tutaj siup, robimy teraz siup, robimy tutaj siup, dawaj to, dobra, tutaj siup, okej, okay. I
słuchajcie, dwa bookshelfy nam tutaj powstaną, więc powinno być całkiem spoko. I teraz uwaga, jeden stawiam tu, drugi stawiam tutaj i teraz już mamy 12 level, więc jest trochę lepiej. Ale ja chcę, słuchajcie, zobaczyć, jak się robi tą nową bibliotekę. Aha, czyli się chyba nie dowiem. To się nazywa rzeźbiona biblioteczka i ją się robi z drewna i ze świerkowych płytek brzozowych, czy jakichkolwiek sobie innych wymarzymy. Czy my mamy to nowe drewno? Niestety nie za dużo go mamy. Dobra, to możemy zrobić z tego. Czyli tak, robimy pół płytki. Takie schodki zrobiłam, super. Ale patrz, jaką ja... Patrz! Patrz, jaki item stworzyłem! Patrz, czekaj, gdzie my to postawimy, bo to jest za mocne, żeby to stało byle gdzie. Kurde, tutaj to postawimy. Patrz, patrz na ten item, patrz. Bum! Widzisz? I co tu robisz? Patrz, mam książkę, nie? Patrz. Bum! Widzisz? Da się tutaj składować książki. Fajne, tylko żeby to było w kolorze tego właśnie wiśniowego drewna. To akurat nie będzie giga problem, to sobie ogarniemy, ale ej! Naprawdę takie to jest spoko. Pasuje. No nie wiem, może bardziej w rogu gdzieś tam. Dobra, to nie ma teraz znaczenia, na razie to sobie odkładamy. Uwaga, Juli chce nam się pochwalić schodkami, które zrobiła. Przechodzisz sobie, zobacz, od razu i tu zrobię jeszcze w dół i od razu do farmy. Nice! No naprawdę fajne! Nie no, fajne, fajne są. No ja nie mówię, że są złe, po prostu myślałem, że zrobiłeś jakieś gigaschody, a postawiłeś raptem 3 schodki, ale jest spoko. Ja doceniam, ja to doceniam, mi się podoba. Mam wędkę na niezniszczalność. Mogę ci w ramach rekompensaty za moją średnią reakcję dać wędkę. Popatrz, na przykład mogę złapać kurę na wędkę i ci ją tutaj przynieść. Co ty na... Nie? Już cię obraziłem? Już się obraziła, widzowie. W takim razie, widzowie, wyruszamy na podróż. Na pewno musimy znaleźć dzisiaj to jajo Snifera, a je się da znaleźć właśnie w tych świątynkach takich śmiesznych, podwodnych, ale mówiłem, będziemy, że musimy znaleźć dżunglę. No właśnie, jeżeli chcemy zrobić tratwę, potrzebujemy bambusów, a bambusów teraz nie mamy. I najgorsze jest to, że nie pamiętam, z której my strony dokładnie przeszliśmy. Znaczy, wiem, że stamtąd i mijaliśmy dżunglę, ale czy teraz ją znajdziemy, to tego już naprawdę nie wiem. Tu jest nasz crafting table, więc tak, na pewno stamtąd przyszliśmy, ale ja nawet nie zabrałem ze sobą za dużo drewna, więc musimy trochę płynąć w pław. Mam. Dodatkowo w ogóle widzowie pisaliście mi, że jestem strasznie ślepy, dlatego, że w ostatnim odcinku mijałem podobno jakąś gigantyczną górę z tym podejrzanym żwirem i jej nie zauważyłem. I nie wiem, nie przyznaję się do tego, bo po prostu tego nie pamiętam, ale jakbyście teraz widzieli, że na przykład mijamy jakieś podejrzane piaski czy te żwiry, to napiszcie mi minutę i sekundę filmu, bo naprawdę przydałoby się, słuchajcie, to wykopać. Kolejnym naszym zmartwieniem jest to, że słuchajcie, znowu nie mamy siodeł, więc ja nie wiem, czy to nie jest taki dobry pomysł, aby jednak wrócić się tam, słuchajcie, skąd przyszliśmy, zabrać część cennych itemów i tutaj przyjść, tylko że my jesteśmy naprawdę kilka tysięcy kratek dalej i teraz na przykład weź bądź mądry i przetransportuj wielbłądy, no to jest praktycznie nierealne, jeszcze słuchajcie, te wielbłądy. No tam, ale to wiesz, to już nawet mówię o tych wielbłądach, które zostały u nas w tamtej wiosce, bo tam akurat ich jeszcze kilka zostało, ale naprawdę to jest kilka tysięcy bloków, widzowie. Dobra, widzowie, tam mniej więcej jest ocean, więc teraz w tym momencie musimy tylko pozbierać trochę drewna, żeby zrobić te łódeczki. I my, nie wiem, czy właśnie... No, ej, różowej łódki! Testowaliśmy różową łódkę, ty, bo ja już nie pamiętam nawet. To dawaj, to czekaj, zrobię w takim razie crafting table i albo ty zrób łódkę, albo daj mi drewno i ja zrobię łódkę. Natomiast ja tutaj, słuchajcie, patrzę, czy nie ma tego podejrzanego żwiru, bo naprawdę on powinien, słuchajcie, być właśnie w tych takich zimnych oceanach, a przynajmniej taki jest plan. Dobra, robimy wiśniową łódeczkę. O nie, różowa! I w takim razie let's go! Aha, fajnie, dobra, udało mi się tutaj wsiąść, to może ty też wejdziesz, dobra. Ej, ale jest fajna, jest, słuchajcie, kozacka, naprawdę. Różowa. No mnie osobiście się mega podoba. Serio, naprawdę, nie, jakby mówię, to bez beki, moim zdaniem bardzo spoko jest. Dobra, tu jest jakiś statek, ruina statku, tam są te, tam byliśmy, pamiętam, że stamtąd przyszliśmy, ale pytanie, czy ktoś był w tej ruinie statku, czy nie? Dlatego, że tutaj na pewno da się, słuchajcie, znaleźć jakieś ciekawe itemki. Ja spróbuję właśnie teraz o to zadbać. Dobra, tutaj gdzieś, słuchajcie, o, tu jest skrzynka. Uwaga, próbuję to otworzyć, ale no, chyba ktoś tutaj jednak był. Jo! Dobra, jednak tu nikogo nie było. Mamy szablon Kowalski Wybrzeże. Drugi szablon Kowalski Wybrzeże. Ja się prawie utopiłem. O kurde, i tam jeszcze Green Maze Shake był, widzieliście? Widzieliście? Let's go, ale ile tu rzeczy sypnę. Marchewki są, a my potrzebujemy. Blok mchu, proch. Skórzane spodnie z naprawą. Ziemniaki, ale Green Maze Shake jest. Let's go! Ale my potrzebowaliśmy tej marchewy i tych szablonów.
panów Kowalskich, ale jazda. Ej, nie, dobra, to z tego się mega cieszę. I jeszcze z tego, słuchajcie, że mamy Green Maze Shake, no nie? Patrzcie na to, dwa szablony Kowalski. Dobra, życie jest piękne. Życie, widzowie, jest piękne. Naprawdę, mega chciałem, słuchajcie, mieć te szablony Kowalskie, bo wiemy, jak je zduplikować. Z tym, że ej, jednego kota. Nie musimy. Co kota? No, musimy mieć, dobrze, będziemy mieli. No, będziemy mieli kota. Ale dajcie mi najpierw bambusy i dajcie mi jajo snifera. Szansa na jajo snifera jest bardzo niska, niestety, bo tam 6%, ale jednak dwa udało mi się zdobyć. A tutaj mamy, słuchajcie, ruinę portalu. I w takim razie ja tutaj także nurkuję, słuchajcie. I zobaczymy, co nam tutaj ten portal przyniesie. Wow, wow, wow. Złote marchewki, obsydian. Tutaj złota siekiera. Lekka wagowa płytka naciskowa. Dobra, to nam się nie przyda w ogóle. Ta wagowa, nie, no to fajnie. Wagę mogę ci przynieść, jeżeli chcesz. Dobra, a może wsiądziesz, co? Tutaj, widzowie, natomiast są świątynki. I właśnie nie pamiętam, czy to je zwiedzałem, czy nie. Jest tutaj, słuchajcie, drewniana deska. Jest tutaj zgniłe mięso zombiaka. Podejrzewam, że jednak tutaj byłem, ale zajrzę do jeszcze jednej. Nie, no ewidentnie, słuchajcie, tutaj byłem już. Widzowie, sekundę to nie trwało. Może dwie, ale popatrzcie, mamy dżunglę. Są tutaj, słuchajcie, na pewno bambusy. Nawet jeżeli nie ta oaza z pandami, to na pewno są tutaj jakieś pojedyncze bambusy. A można ukraść pandę? No, no można, ale nie mamy za bardzo do tego rzeczy. Dobra, tu jest w ogóle bardzo dużo żwiru. Czy tutaj na przykład, słuchajcie, będzie jakiś podejrzany żwir? Nie wygląda mi to, słuchajcie, na podejrzane. Co to jest? Co to jest za kula tam, słuchajcie? Ej, dobra, ta kula akurat jest totalnie ciekawie. A, bo tam jest wioska jakaś villagerów. Tej! No to spoko, to w ogóle możemy pójść ją tam okraść. Oczywiście, że tak. Ale najpierw, słuchajcie, dżungla, najpierw te bambusy, słuchajcie. No i oczywiście Green Maze Shake. Tylko, że ja muszę teraz, słuchajcie, stracić głód. Zapomniałem o nim. Ale mamy tutaj, słuchajcie, pierwszego bambusa, więc ja wykopuję te bambusy. I uwaga, z tego da się robić tutaj. Nie, chyba z dziewięciu klocków. Ej, mamy. Zobacz to. Co mamy? Co? A, nasiona kakaowca. Dobra, to se pozbieraj. Mi się to akurat nie przyda. Dobra, tutaj chyba nie ma tej, słuchajcie, takiej oazy, wiecie, bambusowej, no. Czy to jest dosłownie jedyny bambus w całej, słuchajcie, dżungli? Czy to jest najmniejsza dżungla, jaką ja widziałem w swoim życiu? Dobra, jest drugi bambus, ale naprawdę, słuchajcie, że my musimy szukać bambusów w dżungli, to jest potężne, słuchajcie, to jest naprawdę gigantycznie potężne. Dobra, to w takim razie, słuchajcie, zbiorę sobie tutaj to i teraz tak, tu jest są kolejne bambusy, ale na razie, słuchajcie, je zostawię. Zostawię je dlatego, że my sobie wrócimy do siebie i, słuchajcie, je... O, kurde, nie mam nasion. Wtedy je, słuchajcie, zahodujemy, ale są papugi, a papugę chciałbym mieć, słuchajcie. No, papugę chciałbym mieć, ale to najwyżej po papugę się wrócimy. A ja znalazłam arbuza, o. Arbuza też możesz wziąć. Nie przyda nam się jakoś wybitnie, ale może. Może się jednak przydać, ale dawaj do tej wioski. Widzisz tam, gdzie mówiłem, że jest wioska? Ale to jest miejscuwa w ogóle. Wioska osadzona w 100%, słuchajcie, czy mi się tylko wydaje, na wodzie. O kurde, słuchajcie, bo tu jest topielec z tym harpunem. Jak to mnie walnie, to przy mojej zbrojce będę miał naprawdę totalną lipę. Ale tak czy inaczej, słuchajcie, patrzcie, mamy wioseczkę, słuchajcie, i to naprawdę strasznie, ale to strasznie śmieszne, bo okej, ona jednak w całości, słuchajcie, na wodzie nie jest, ale jednak w jakiejś tam części tak. I to wygląda naprawdę strasznie mocno. Mamy tutaj też ruiny portalu, więc spoko. I można tutaj coś pewnie ukraść, prawda? O, to nam się przyda. Kamień szlifierski na pewno nam się przyda. Z tym, że ja bym wolał znaleźć jajo snifera, jeżeli ktoś jest tak miły. To dajcie mi jakiś tutaj właśnie, nie wiem. Są koty. O, to nam się przyda. Smiting table nam się na pewno przyda. Tutaj, słuchajcie, skrzyneczka, w której są kamienne cegły i chleb. To akurat ta przycinarka to normalnie. Nie. Dobra, tutaj sobie jeszcze zwiedzę te właśnie miejscówki. Ale nie, bo to są ruiny portalu. Pytanie, czy tutaj, słuchajcie, może być podejrzany żwir, czy nie. Wszystko mi wygląda, słuchajcie, na totalnie normalny żwir, ale zaraz się przyjrzę dokładniej. Tu natomiast mamy tak, trochę bryłek złota. Mamy motykę, która nie jest wcale taka tragiczna. Miecz z lootingiem 3. To akurat mi się podoba, ale nie podoba mi się to, że ja się tutaj gigatopię. Dobra, żyję. Najważniejsze jest to, że widzowie, żyjemy. Oni mam jakieś podejrzane sadzonki, a nie to siano. No to pozbieraj to siano, a ja tutaj jeszcze idę ograbić trochę tych ziomali. Są tutaj koty, ale my mamy bliżej siebie, słuchajcie, wioseczkę, z której możemy sobie wziąć koty. W ogóle to za totalnie porąbana wioska. Popatrzcie, gdzie oni mieszkają. Co a gdzie to są ludzie? Nie, no są w środku tutaj normalnie ziomale. O, nasiona, wiaderko, chlebek, pochodnie. Dobra, pochodnie to tam olać. Ale tutaj są, słuchajcie, być może kolejne rzeczy. Uwaga, kolejna skrzyneczka i kolejne wiaderko. Po co mi tyle wiaderek? Dobra, i uwaga, tutaj chlebki i... O,
Sadzonka akacji to spoko. Ej, ale nasiona w sumie to też nie jest taki głupi pomysł, słuchajcie. Mam pełno nasion. No to czekaj, masz jeszcze 14 w takim razie, weź tak, sobie tutaj zbierz. Tak, mam. A, to w sumie spoko. I teraz widzowie, co mi dało? Jest. Zwiększony skok! Grimace Shake dał mi zwiększony skok, ale jazda! Pierwszy raz dało mi, słuchajcie, coś dobrego! Dzięki za Grimace Shake z McDonalda! Przyznam szczerze, ta wioska jest naprawdę duża. Ty zbieraj siano, ja w takim razie będę po prostu zbierał tutaj inne rzeczy od nich. Mamy tutaj kolejne sadzonki akacji, więc całkiem spoko. Tutaj, słuchajcie, mamy kolejne domki. Czy w tym domku, słuchajcie, coś znajdziemy? Jest skrzyneczka. Są kompasy i papier. Kompasów na razie nie biorę. Bo mi się tutaj to nie przyda. Ale tutaj sobie wbiję, tutaj nic nie ma. No i niestety, ale w ostatnim domu też, słuchajcie, niczego nie było. Natomiast jest tutaj naprawdę strasznie ciekawy ocean, w którym mogłoby się coś ciekawego znajdować. To, co widzowie jest tutaj ciekawe, to że mamy żółwie, więc można by ewidentnie, słuchajcie, je rozmnożyć. Tylko że nie, o, mam żelazo. Ej, możemy serio to zrobić nawet nie, teraz ja. Ale mam dobry pomysł, patrz co mam. Patrz jaki mam genialny pomysł, tylko będziesz musiała tutaj, tak, będziesz musiała tutaj chwilę poczekać, popatrz. Jak pozbieram trochę trawy wodnej, to o, a nie mamy silk toucha, żeby za... Było coś z silk touchem? Było coś? Kurde, zostawię jedwa... Łopata z jedwabnym dotykiem, to może ona wykopie jajko. Dobra, spróbujemy, popatrz. Jeżeli wezmę tą trawę wodną, tylko że ona mi się tutaj nie zebrała, i rozmnożę żółwie nią, to jeden z tych żółwi złoży jaja. I jak złoży te jaja, a to będzie się działo po chwili, to będziemy mogli prawdopodobnie zabrać je do siebie. Popatrz, ja tutaj je teraz poklikam, więc ty tylko nie stawaj na tych jajach, bo jak się na nich stanie, to one pękną. Natomiast słuchajcie, tutaj mamy ruinę portalu i obok mamy jeszcze te świątynki takie podwodne, więc dużo tutaj rzeczy mamy na pewno do odhaczenia. Najpierw zgarnę sobie z tej skrzynki rzeczy. Mam tutaj obsydian, krzesiwo, zegar. Ale lipa. Dobra, zostaw się. Są już jajka? Zobacz, takie kwadrato. Dobra, 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 to o to chodzi, to o to chodzi. Zaraz też, widzowie, pójdziemy tam i właśnie spróbujemy znaleźć to jajo Snifera, ale złotą łopatą zobaczymy, czy w ogóle da się wykopać te jaja, bo szczerze? Nie wiem, naprawdę nie wiem, spróbujmy. Yo, są jaja z tego, nice, 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 nice. Bo z żółwiami jest tak, że jeżeli one się wyklują w jakimś miejscu, to już nigdy z niego nie odejdą, że nie opuszczą go. Więc my mamy te 6 jajek i będziemy mogli zrobić jak najbardziej u siebie po prostu takie stanowisko dla nich. A teraz, czekajcie, muszę na pewno zrobić sobie drzwi do oddychania, słuchajcie, tam pod wodą. Więc zrobimy sobie tutaj drzwi, ale dodatkowo jeszcze zetnę ten dąb i zrobimy tego więcej, bo być może uda nam się, słuchajcie, właśnie jaju Snifera znaleźć właśnie w takich, słuchajcie, miejscach. Dwa jaja nawet Snifera znalazłem, więc wydaje mi się, że to jest do zrobienia. Ja dobra. Mogę zrobić chlebek? Jak się robi? Możesz zrobić chlebek, możesz, ale ja idę na poszukiwania, widzowie, teraz. Idziemy ewidentnie, słuchajcie, na poszukiwania. Tam mogą być jakieś topielce czy coś, więc trzeba jednak uważać, ale poradzimy sobie. Tak, tak, let's go, widzowie, let's go. Dobra, tu już jest podejrzany piasek, słuchajcie, w ogóle w miejscu, w którym jesteśmy. Więc teraz tak, rozwalimy to, otworzymy skrzyneczkę. Tutaj mamy klątwę znikania, więc chlebek. Trochę lipa. Tutaj sobie otwieramy. Oj, to chyba jakiś drewniany item. Czekajcie, co to jest? Co nam się trafiło? Drewniana motyka. No to fajnie, to drewnianą motykę bardzo lubimy, widzowie, bardzo szanujemy. Dobra, kolejny... 12 sztuk chlebka. Kurde, chyba zepsułem kolejny. Tu jest, słuchajcie, podejrzany, ale to z niego... I ciastko mam! Jak ciast? A, bo zrobiłaś! Bo mam przecież ziarno kakaowe. Dobra, no to to jest git, to jest git. Dobra, czy tutaj, słuchajcie, będzie więcej podejrzanego piasku? To jest moim zdaniem podejrzany piasek i z niego też leci pszenica! Ja nie chcę pszenicy, widzowie, ale tutaj jest tego dużo więcej. Popatrzcie, 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 popatrzcie. Bo tutaj to jest podejrzany, słuchajcie, piasek i tutaj będzie już część archeologiczna, czyli ten gliniany cosiek. Tutaj, słuchajcie, kolejny gliniany cosiek z tego wyleci. Oj, 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 oj. Serio mi wchodzisz tutaj pod kamerę? No gościu, gościu, no! Kolega, brat, ma, słuchajcie, za duże parcie na szkło, coś mi się tak wydaje, wiecie? Coś chyba trochę za duże parcie na szkło ma gość. Ale dobra, nieważne. Tak czy inaczej, słuchajcie, czy ja to zrobiłem? Nie, nie zrobiłem tego jeszcze. No to dawaj mi to gliniane coś. I od razu jest kolejny. I tutaj... co to jest? Ty! Żelazna siekiera? No co ty gadasz?
czekaj, czekaj, bo to mnie jakiś chłop bije. Normalnie żelazna siekiera, ja cię kręcę, ale jaja. Ale jaja, no to o tym to powiem szczerze, nie wiedziałem, naprawdę, ale to mi się podoba. To mi się, słuchajcie, wręcz podoba. Nie, ty masz tam plagę tych topielców. No właśnie, i gość ma tutaj ten harpun, który może mnie totalnie zaraz rozwalić, widzowie. On może mnie totalnie rozwalić, więc trzeba tutaj naprawdę pouważać, nie? Do ciebie z jakąś wędką, a to z tym harpunem. Dobra, tą wędkę to tam olać, ale harpun, słuchajcie. Harpun, o, dobra, padł gość, dobra. Okej, okay, wracam, słuchajcie, poddychać, bo tutaj trochę lipa mi się zrobiła. I dobra, tutaj mamy jeszcze kolejny, słuchajcie, ale niestety tutaj także będzie pszenica, więc nie jara mnie to, słuchajcie, nie jara mnie. My potrzebujemy, słuchajcie, kolejne ewidentnie, to słuchajcie. Zostawiam cię z tymi harpunami. Dobra, tutaj nie ma, tutaj, słuchajcie, już nie ma chyba. Tutaj też chyba już nie ma. To idziemy do kolejnej, słuchajcie, tej świątynki. Yo, popatrzcie na to, tutaj w ogóle jakaś terakota, nice. No ta świątynka, słuchajcie, tutaj wygląda dość potężnie, powiem szczerze. Ale my i tak, o, mapa do skarbu. Ej, to możemy mapę do skarbu jeszcze dzisiaj ogarnąć. Ona się przyda o tyle, że tam też chyba mogą być. My jakąś mamy chyba mapę też. Tak, ale to bardzo daleko jakby stamtąd jesteśmy. Wydaje mi się, że ta mapa może się przydać o tyle, że słuchajcie, tam mogą być także szablony kowalskie. Ale poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Ja tutaj szukam, słuchajcie, tego żwiru, ale on pewnie jest tutaj ukryty pod spodem, co? I ja niestety go tutaj za bardzo nie widzę. W takim razie jeszcze kolejna świątynka się tutaj nam melduje. Musimy tylko znaleźć, słuchajcie, tutaj skrzynię, bo akurat jej... No ich zawsze trochę jest. Tam kilka dosłownie, no nie? 5, 4, 8, coś w tym stylu. Ale czy tutaj, słuchajcie, jest w ogóle skrzynia? Nie, no musi być, słuchajcie. Dobra, jakieś drzwi do oddychania, bo naprawdę lipa. I teraz możemy to, słuchajcie, rozkopać trochę szybciej. No bo dawaj mi tą skrzynię. A, bo skrzynia jest pod nami, tak się składa. To fajnie. Wędka z mendingiem, fajnie. No to mi się już, słuchajcie, podoba. To mi się wędka już podoba. Się przyda. No tak, tak, wędka to na pewno, ale to słuchajcie, gdzie tu jest żwir? No nie było, chyba, więc pójdę sobie tutaj, bo tutaj, słuchajcie, żwir już jest. Popatrzcie, mamy tutaj żwir i słuchajcie, co z niego... Podejrzany? Ej, ale nic nie... O kurde, myślałem, że nic, a tutaj słuchajcie, samorodek. Ale mamy kolejne. To nie wiem, czy to nie były te fantomy, ale nie wiem. Dobra, słuchajcie, odkrywamy dalej. Odkrywamy dalej, to chyba, słuchajcie, jest motyka. Jakaś banka tutaj lata. Dobra, tutaj słuchajcie, też gliniane niestety. Kurde bele, dajcie mi snifera teraz, słuchajcie. Dajcie mi tutaj snifera, bo ja chcę tylko snifera w tym momencie. Dobra, wywalam tego kobla, słuchajcie. Czy tu jest więcej? O, jest więcej żwiru. I tutaj, słuchajcie, no nie. Znowu drewniana motyka, no oni tej jaja z nas robią, no bo jak to inaczej nazwać? Dobra, to dawajcie, obczajmy jeszcze tą tutaj ostatnią, bo tutaj nas chyba też jeszcze nie było, a tutaj słuchajcie, gdzieś na pewno ta skrzyneczka jest. Okej, okay, jest kolejna wędka z naprawą, no to potężnie nam się, słuchajcie, robi, naprawdę potężniacko, ale to dobrze, słuchajcie, bo będę miał i ja jedną jakby wędkę dla siebie i jeszcze Juli. Dobra, tutaj słuchajcie, jest kolejna dawka tego żwiru i to taka, no nawet chyba nie najmniejsza, ale serio, teraz w ogóle zauważam, jakie gigantyczne szczęście, słuchajcie, miałem, że wtedy znalazłem to jajo snifera. Naprawdę, bo teraz chyba węgiel wykopałem. No to bez jaj, serio, węgiel. Okej, okay, tutaj emerald, to już jest jednak trochę lepiej, ale ja potrzebuję, słuchajcie, jaja snifera. A ja takiego tutaj niestety widzieć nie widzę i to, słuchajcie, jest straszne, bo ja go nie mam. Tutaj jeszcze głęboko, patrzcie, jak jest osadzona jedna. O kurde, no naprawdę, tutaj to już jest hardkorowo głęboko, bym powiedział. A w samej skrzyneczce, słuchajcie, co dostajemy? O, tu przylagowało, więc może być coś dobrego. Okej, okay, kolejna mapa do skarbu. Ale jako, że mamy mapę do skarbu, to jak najbardziej moglibyśmy, widzowie, w sumie znaleźć ten skarb. Dobra, widzowie, robimy w takim razie kolejną łódkę. Wsiadaj i lecimy zobaczyć, słuchajcie, tą mapę do ukrytego skarbu. Musimy, słuchajcie, to znaleźć, dlatego że tam jest szansa... Czy tam w ogóle jest szansa na jajo snifera? Tego akurat nie wiem. Ale jest szansa, słuchajcie, na to, że będą tam dobre itemy. Mogą być nowe, bo ja, słuchajcie, ostatnio jak to właśnie takie coś, słuchajcie, znajdowałem, to było, no nie wiem, pewnie z 2 lata temu, więc podejrzewam, że tu się trochę jednak pozmieniało, ale czy my w ogóle płyniemy, słuchajcie, w dobrym kierunku, bo wiecie, jak to z tymi mapami jest, to jest zrobione w ten sposób, że najpierw musisz odnaleźć w ogóle miejsce, gdzie może to być i dopiero potem szukasz. Tutaj jest jeszcze jedna ruina statku, więc słuchajcie, sobie podbijemy, bo na samym przecież początku tego odcinka znaleźliśmy szablony kowalskie, więc to jest naprawdę, słuchajcie, porąbana akcja, ja bardzo chętnie znalazłbym, słuchajcie, ich więcej.
więcej. Więc wpłyńmy tutaj sobie. O! Ale dało, słuchajcie. No szkoda, że nie szablony, ale dało dobre itemki tak czy inaczej, co? No. Natomiast w drugiej, słuchajcie, skrzyneczce papier. No ale papier też nam się przyda w sumie do bookshelfów, więc nie jest aż tak źle. Dobra, to wsiadaj i teraz tak, słuchajcie. My powinniśmy teraz... O kurde, tam... A, myślałem, że to jest kolejna ruina. Czy my płyniemy, słuchajcie, w tę stronę, czy powinniśmy właśnie w drugą? To jest dobre pytanie. Yo! Znaleźliśmy podwodną świątynię! No, a tam to już naprawdę... Jest mnóstwo tutaj. Ej, ale to jest gigantyczne, no. Któraś z kolei? Tutaj, nie podpływajmy do Guardiana, bo zaraz da nam efekt, słuchajcie. My mamy za słabe itemy, żeby teraz się z nimi klepać, ale na pewno powinniśmy, słuchajcie, tam pójść w którymś odcinku, bo... Właśnie tam, słuchajcie, można z dużym prawdopodobieństwem znaleźć jajo Guardiana. No, Sniffera. Dobra, mapa nam się, słuchajcie, zaczęła wczytywać, czyli to będzie gdzieś w tym miejscu. Czekajcie, o, serio? Rozwalił nam łódkę? Dobra, wsiadaj szybko, wsiadaj. Szybko uciekamy. Myślałam, że mi zostawiłeś. Nie, on harpunem to rozwala. Dobra, słuchajcie, płyniemy tak, żeby oczywiście od niego uciec, bo na pewno jesteśmy szybsi. Kolejna ruina portalu, więc zaraz sobie tam wbijemy, ale najpierw, słuchajcie... Chciałbym wejść do tyłu, ale się nie da. No nie da się, w łódce się nie da. Dobra, zaraz, słuchajcie, będziemy, to jest gdzieś tutaj. O Jezu, to będzie pod wodą, słuchajcie, ukryte. To będzie w tym żwirze prawdopodobnie, tam coś co? Było, tam coś czekaj, było. Czekaj. Dobra, to jest dokładnie... Na nas strzela. To jest dokładnie, słuchajcie, chyba pod nami, co? Tak, to jest dokładnie pod nami. Coś było. Ej, czy ja widzę skrzynkę już teraz? Jest skrzynka, tak, to się zawaliło po prostu. Nice, to nawet nie musimy, słuchajcie, szukać w takim razie. No to pięknie. I co my tutaj mamy, słuchajcie? Mamy rybki, mamy złoto, mamy TNT. To TNT się przyda. O. Czekajcie, nie mam drzwi, prawda, już w tym momencie. Dobra, zostawimy na pewno to, zostawimy to. Weźmiemy, słuchajcie, tutaj to. Weźmiemy, słuchajcie, TNT, tak. Serce oceanu też myślę, że warto byłoby sobie stąd zabrać. Możemy zostawić obsydian na razie. O nie, znowu się topię. Jak chcesz, to zabierz te rybki, będą dla kotów, no nie? Myślę, że to jest całkiem spoko opcja. I szkoda, że nie było tych szablonów. I teraz, słuchajcie, jeszcze obczajmy właśnie tą ruinę portalu. Dokładnie tak, bo tutaj też mogą, słuchajcie, być rzeczy. Ale nie wiem, czy akurat tutaj mogą się, słuchajcie, respić szablony. Szczerze? Nie mam pojęcia. Koks jabłko! Co? Yo! Przecież to jest najcenniejszy item w grze! Tak naprawdę. No co ty gadasz? Koks jabłko. Ale było warto, widzowie. Ale było warto. Wow. Znaczy wiecie, no na tym koks jabłku moglibyśmy od razu cisnąć, nie wiem, na jakieś kurde widery i tak dalej. Nice. Dobra, widzowie, w takim razie pierwsze co zrobimy, żeby jeszcze w tym odcinku to przetestować, to posadzimy bambusy, dlatego że one bardzo, bardzo szybko rosną, no nie? Powinny być na w miarę otwartym terenie, żeby nic ich tutaj nie blokowało, więc czekajcie, ja je tutaj poustawiam. Nawet wszystkie słuchajcie, tutaj poustawiam, to wtedy ich wyrośnie najwięcej, prawda? A naprawdę, naprawdę chcę zobaczyć, słuchajcie, te bambusowe bloki, bo to musi być totalnie przepickie. Kolejna sprawa, daję ci marchewki, idź zasadź te marchewki i rozmnóż też świnie, więc je sobie tutaj weź. Jeszcze kolejną sprawą, słuchajcie, jest to, że mamy akację, mamy mech, mamy szablony kowalskie i mamy jaja żółwi. Więc jeżeli chcemy żółwie wykluć, to muszą być gdzieś przy wodzie, no. Musimy im plażę zrobić. Tu jest trochę mało, powiedziałbym, miejsca. Tutaj mieliśmy sadzawkę tą, słuchajcie, z trzciną cukrową, ale ja nie wiem, czy bym nie poczekał, słuchajcie, z tymi żółwiami, że zrobimy im naprawdę fajne miejsce. Póki co możemy jednego żółwia faktycznie wykluć tutaj u nas, bo w sumie akurat to jest spoko miejsce, żeby jeden żółwik sobie tutaj był, więc faktycznie jedno jajo postawię. Trzeba tylko uważać, żeby jakieś mopki oczywiście go tutaj nie zjadły, ale powinno być całkiem w porządku. O, mogę go zjeść? Oj! Yeah! Serio? Jak można było zgnieść jajo żółwia, no? Bez kitu. Naprawdę, czy my, widzowie, musimy zrobić jakiś dach na to? Serio? Dobra, tak czy inaczej, mamy tutaj stół kowalski, słuchajcie, i kamień szlifierski. Więc na pewno sobie to, słuchajcie, wykorzystamy. Pytanie, słuchajcie, co, gdzie umieścimy? Mamy tutaj ten kamień szlifierski i go można by, słuchajcie, wrzucić na przykład tutaj. O, że to wrzucimy tutaj, a kamień szlifierski można by wrzucić, słuchajcie, gdzieś... No nie wiem, no żeby to w miarę symetrycznie było, to może byśmy wrzucili na przykład tutaj i to byśmy przenieśli tu, ale na razie zostawmy. Mamy, słuchajcie, te szablony, wiemy jak się je duplikuje. Tu nie mamy żadnego, słuchajcie, szablonu, ale nie chcę zużywać na razie deksów na zduplikowanie tego. Na razie wiecie, co chciałbym zrobić? Chciałbym, słuchajcie, zobaczyć, jak to będzie, słuchajcie, wyglądało, że wezmę sobie spodnie i teraz tak, daję jeden szablon, daję tutaj spodnie.
spodnie i jeszcze dodaj sztabkę lub minerał, okej. Okay. Czyli takie złote by były ładne, tutaj takie żelazne, kurde. No to wiecie, co trzeba zrobić? Ja wiem, co trzeba zrobić, żeby to po prostu przetestować, no nie? Trzeba, słuchajcie, w tym momencie zrobić nowe żelazne spodnie, jakieś takie w miarę sensowne, no nie? Żeby one nie były po prostu zbyt dziadowe, ale też żeby nie były za dobre. Kurde, ale mam strasznie tutaj dużo itemków. Teraz spróbujmy, słuchajcie, zenchantować na niezniszczalność 2. Może być, słuchajcie, ochrona przed pociskami. Dobra, nie, wiecie co? To jest taka tragedia, że ja to disenchantuję, sorry. Sorry, ale to jest za duża tragedia. Dajcie mi, o! Ochrona 2 i niezniszczalność 2, tak. I teraz, słuchajcie, biorę w takim razie to, biorę tutaj szablon. Zniszczalność. I teraz, słuchajcie, czy robimy to na zielono? Czy może robimy to właśnie na złoto? Czy może, słuchajcie, a z żelazem też się da? Okej, też, ale wygląda trochę beznadziejnie. TNT pewnie się nie da, węgiel się da? Nie da się, dobra. No to słuchajcie, z tym emeraldem chyba najlepiej wygląda, albo ze złotem, moim zdaniem ze złotem. Dobra, to zrobimy, patrzcie, ulepszenie, zdobienie zbroi, wybrzeże, złoty materiał, biorę to. Czyli właśnie, słuchajcie, straciliśmy jeden szablon kowalski, ale w zamian za to, słuchajcie, mamy nogawice. Ej, ładnie to wygląda, to się fajnie komponuje z moją pelerynką, powiem szczerze. Naprawdę nieźle, słuchajcie, szkoda tylko, że tych enchantów prawie nie widać. Bo naprawdę, popatrzcie, w tym momencie nie ma prawie enchantów. Dobra, to dobrze, żeby ta marchewka jak najbardziej tam była, no nie? Żeby one sobie po prostu rosły. My natomiast, słuchajcie, mamy także ziemniaki. Więc pomyślałem sobie o tym, że trzeba by było tutaj posadzić ziemniaki, no nie? To mogłoby się akurat przydać, na przykład, że tutaj cała rządka nie będzie. Ziemniaki też, no. O, kurde, zapomniałem, że nie mam jeszcze możemy zrobić parę, więc tam, tak? A jak nasze bambusy? No! Pięknie rosną, słuchajcie, pięknie zaczynają tutaj rosnąć, więc tutaj sobie zbieramy to, możemy zbieramy sobie tutaj zrobić to i uwaga, robimy, słuchajcie, blok bambusiarski. Wydaje mi się, że 9 potrzeba bambusów, żeby zrobić jeden blok, ale już naprawdę, słuchajcie, nie pamiętam, więc zaraz sobie to sprawdzimy. W tym momencie, nasiona, słuchajcie, mamy 12. Ja mam kokosa, czy czego to jest? Kakowca. Je można postawić na drewnie dżunglowym chyba tylko, ale może zobaczyć, czy na innym drzewie też się da to postawić, bo chyba nie, ale to jest do sprawdzenia. Dobra, w takim razie, słuchajcie, crafting, szybki crafting i uwaga, jest blok bambusu! Let's go! I go się da przerobić na deski bambusowe. No! Patrz jaki blok. Jaki kozacki. No moim zdaniem. Można tu włożyć? Nie, ale wygląda za to takie super. Takie dziury, takie narysowane, dobra. Ale on wygląda zacnie. I teraz patrz, co można zrobić. Przerabiamy to na deski i popatrz, jakie deski są śmieszne z tego. One wyglądają takie trochę jak ul, no nie? Tak delikatnie. Mega, nie mega kozackie to jest. I w takim razie, słuchaj, musimy tego jeszcze więcej pozbierać, bo ja chcę zrobić teraz tratwę. Mam dopiero dwie deski, więc no, powiedzmy sobie, nie za dużo, ale tutaj ten bambusik będzie nam delikatnie rósł, prawda? Teraz, słuchajcie, jestem w stanie... No on dość szybko rośnie, bo już teraz mogę zrobić kolejne dwie deski, no nie? Ale potrzebuję jeszcze jednej. Kolejne bambusy, słuchajcie, wyrosły, więc oczywiście je zbieram. Ja potrzebuję, słuchajcie, tych bambusów. Okej, teraz mam 15, a potrzebuję, słuchajcie, chyba 18, a teraz mam 17, więc jeszcze, słuchajcie, jeden niech tu wyrośnie. Dobra, wyrósł, słuchajcie, tam jest jeszcze creeper, który chyba trochę mnie polubił. Więc, słuchajcie, wracamy się teraz do domku i dawajcie, kraftujemy te bambusowe, słuchajcie, rzeczy. Serio, jestem mega podjarany tym bambusem. Bo naprawdę ja zawsze lubiłem bambusy w Minecrafcie, a teraz jeszcze one są użyteczne bardziej, no nie? Więc uwaga, robimy z tego jeden blok, robimy drugi blok, teraz robimy deski i patrz. Yo! Serio, jest tratwa! Chodź do wody. A, co on tu robi? On nam zgniótł jajo! Ty lamusie! O nie, to teraz o mnie. No nie wierzę. Ej, serio, to wygląda jak tratwa, widzowie! Nice! Normalnie siedzę na tratwie. Ej, to powinny być w takim razie też tratwy ze skrzynką i pewnie są, tylko ja ich jeszcze nie widziałem. Ej, ale naprawdę tratwa to jest jeden z najfajniejszych itemów, słuchajcie, nowych. No naprawdę! I to w ogóle ma dobry design. Jak już nawet nie mówię o łódce, słuchajcie, samej. Tak serio, to po prostu może fajnie wyglądać. Na przykład, żebyśmy tą tratwę właśnie przenieśli tam.